Władca Zgliszcz, oficjalnie zapowiedziany furgonetka odradzająca, pojawi się w następnym tygodniu, Thanos powróci, a Epic Games zostało zhakowane. Hej wszystkim, z tej strony Jaju i witam was w ten sobotni poranek lub popołudnie, zależy kiedy to oglądacie. A dzisiaj zrobimy sobie przegląd nowości, o których wspomniałem na początku i muszę przyznać, że jeżeli chodzi o Fortnite, to przez te ostatnie dwa dni działo się bardzo, ale to bardzo dużo. Niestety dużo się aż tak nie dzieje na naszym kanale, bo chyba YouTube się troszkę pogniewał, a więc możecie zostawić pod tym filmem łapeczkę dla zasięgu, a także subika, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Przy okazji zachęcam was do wpisania mojego kodu wesprzyj twórcę w Fortnite'owym sklepie, ponieważ to tylko dzięki temu jestem w stanie codziennie nagrywać dla was odcinki, a więc śmiało dołączajcie do naszego grona, tak jak ta widoczna piątka, a jeżeli chcecie mieć szansę na pojawienie się na odcinku, to przepis jest bardzo prosty, wystarczy wpisać kod JAJUTY w Fortnite'owym sklepie. Jeżeli natomiast chcecie mieć szansę na wygranie fałdolców, to koniecznie wbijajcie na naszego Discorda, być może to właśnie do was się odezwę z nagrodą, oczywiście o ile będziecie mieli kod JAJUTY w sklepiku, a teraz bez dalszego przedłużania, zaczynajmy! Zgodnie z moimi przewidywaniami, skórka, która pokazała się wczoraj przez społeczność, została okrzyknięta mianem Fortnite'owego Zeda, będzie nagrodą za ukończenie 55 wyzwań, co będzie możliwe tylko i wyłącznie poprzez wykonanie wyzwań z 8 tygodnia. Nazwa nowego prezentu dla pracowitych to Władca Zgliszczy, który jak widać po zwiastunie uwolnił się z jakiegoś dołu, jest to najprawdopodobniej ten znajdujący się pod zalewem zdobyczy, ponieważ jak doskonale możecie wiedzieć, z moich poprzednich odcinków znajduje się pod nim bunkier. Niestety, ale wraz z tą informacją odpada nam jedna teoria mówiąca o tym, że ów postać jest ostateczną wersją Ognistego Króla. Wiadomym jest, że postać będzie niezwykle ważna dla fabuły, ponieważ na dobrą to ona nie wygląda i być może lodowy i zawieja zakopią topór wojenny, aby pokonać nowe, większe zło, ale o tym się jeszcze przekonamy. Fabuła rozkręca się w najlepsze, jednakże dzisiaj skupimy się stricte na nowościach, a więc przeskoczmy dalej. Pora na furgonetkę odradzającą. Twórcy pokazali nam już gameplay z użyciem właśnie tego nowego obiektu, no i moje spekulacje na temat tego przedmiotu się potwierdziły, a więc pozwólcie, że wraz z widocznym gameplayem w tle zaprezentuję wam działanie tego przedmiotu. Kiedy nasz sojusznik polegnie, upuści on swoistą kartę, która służy jako nieśmiertelnik. Następnie będziemy musieli ją włożyć do wana i kiedy to zrobimy, nasz sojusznik się odrodzi. Oczywiście bez pancerza i bez żadnych przedmiotów, a więc musimy być przygotowani na to, że ożywienie nie zawsze będzie się opłacać. Wraz z przywołaniem naszego sojusznika z zaświatów rozlegnie się swego rodzaju syrena, która poinformuje wrogów o tym, że ktoś właśnie się odrodził i trzeba zmierzać do jakiegoś wana. Oprócz tego wszystkiego, po wskrzeszeniu sojusznika furgonetka nie będzie dostępna dla innych graczy przez kilka minut, co jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Dzięki temu nie będzie dochodziło do sytuacji, w których to wróg wskrzesza cały team. Zmiany zdecydowanie ciekawe, jednakże to nie koniec i przejdźmy teraz do postaci, która nieważne co by się działo, zawsze wybije przynajmniej połowę waszej drużyny. Czas na Thanosa. Już 24 kwietnia będzie premiera najnowszych Avengersów i jak dobrze wiecie, dokładnie rok temu na premierę poprzedniego filmu z tej serii, Epic Games podpisało kontrakt z Marvelem i dodali oni tryb z Thanosem. Była to zwyczajna gra Battle Royale z tą różnicą, że na mapie pojawiała się rękawica nieskończoności, która to po podniesieniu zapewniała nam ogromną moc. Mogliśmy strzelać laserami, skakać na kilometry i tak dalej i muszę przyznać, że był to jeden z lepszych trybów, a co najlepsze, zmienialiśmy się w samego Thanosa. Cały ten pomysł to tylko moje gdybanie, jednakże twórcy zaktualizowali pliki w najnowszej aktualizacji zawartości i pojawiły się tam linijki kodu odpowiedzialne za podnoszenie rękawicy, a więc myślę, że te dwie kolosalne firmy znowu połączą siły i stworzą na nowo bardzo dobrego kolaba. Ciekawe, czy się jeszcze coś zmieni a propos tego trybu, ale o tym się jeszcze przekonamy, a teraz czas na creme de la creme dzisiejszego materiału, czyli na zhakowanie Epic Games. Dwa dni temu jacyś dowcipni się ukradli na krótką chwilę fanpage Epic Games na Twitterze i to co się działo przerasta ludzkie pojęcie. Jednocześnie nawet sobie nie wyobrażam, jak głupim trzeba być, aby włamać się na profil jednej z najpotężniejszych korporacji tego świata. Wielki szkód to on nie narobił, ale haker miał na tyle mało pomyślunku, aby dać mniej
mniej więcej na miarę na siebie. Promował on fanpage najprawdopodobniej swoich znajomych, a także kody twórców, jakichś malusich twórców, a cała ta wtopa była najprawdopodobniej nie bezpośrednią winą jednego z pracowników. Najprawdopodobniej Epic Games korzysta z TweetDecka, czyli narzędzia, które upoważnia wielu ludzi do zarządzania jedną stroną, no i najprawdopodobniej jeden z pracowników stracił swoje konto, na którym TweetDeck był właśnie obecny. Wtopa wielka, jednakże haker może się spodziewać srogiej rozprawy sądowej, ponieważ wątpię, aby Epic Games puściło coś takiego płazem i bardzo dobrze. Postaram się Was informować na bieżąco na Instagramie, do którego link macie w opisie, a więc wbijajcie tam, aby pooglądać sobie moje fotki, śledzić wyniki konkursów, czy po prostu czekać na nowości ze świata Fortnite. Wielkie dzięki za oglądanko, pamiętajcie o subku, łapce w górę, a także o kodzie JAJUTY w sklepie. Życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się i cześć!